czy warto jest być dziennikarzem? Na pewnym etapie życia na pewno warto jest mieć takie doświadczenie. Pewien mój przyjaciel, który kieruje dużą instytucją analityczną, mówi, że nie ma lepszego pracownika niż były dziennikarz, bo to jest człowiek, który jest przyzwyczajony do ciężkiej pracy, który wykonuje pracę na czas, który się nie skarży, nie ma wymagań. Dziennikarstwo jest ciężką pracą, taką w codziennym rozrachunku i no, są to ludzie sumienni, generalnie są to dobrzy pracownicy później. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba zrobić ten krok dalej i zająć się czymś innym. Czy to znaczy, że dziennikarstwo jest czymś w rodzaju jakiejś ślepej uliczki, skoro krok dalej, to znaczy, że co, że tutaj nie ma miejsca na rozwój? No tak, dziennikarstwo jest pewnego rodzaju ślepą uliczką, ponieważ dla wielu ludzi jest codziennym powtarzaniem schematów, już wyuczonych technik pisania tekstu, zdobywania informacji. Ten notes rośnie, 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 ale tak naprawdę dzień składa się z tego samego. Poranne planowanie, składanie tekstu, ten tekst idzie, ja mówię o dziennikarstwie pisanym, ale w dziennikarstwie radiowym zapewne jest bardzo podobnie. Koniec końców, po iluś tam latach wracamy do tych samych nazwisk, wracamy do tych samych sposobów zdobywania informacji. Na pewno gdzieś tutaj ta ślepa uliczka jest. Oczywiście wielu dziennikarzy próbuje sobie z tym poradzić, próbuje zmieniać specjalizację, próbuje wyjeżdżać, próbuje pisać książki. To jest dosyć teraz popularne. Wielu odchodzi z zawodu. Dobrze, a skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro dziennikarz jest takim sumiennym, dobrym pracownikiem, to dlaczego jest tyle krytyki dziennikarzy i dlaczego tylu dziennikarzy samych zresztą jest niezadowolonych z poziomu tego zawodu? Ale moment, dziennikarz jest sumiennym pracownikiem w momencie, jak on odejdzie z zawodu i w momencie, jak on jest porównywany z kimś, to nigdy nie miał do czynienia z tak stresującą, ciężką, trudną pracą. Pracą w stresie, pracą z zegarkiem w ręku, pracą z niej rzadko z trudnym szefem nad głową. Wtedy taki człowiek, który wyszedł z dziennikarstwa, w ogóle dziwi się czasami, jak łatwo mu się znaleźć na rynku, jak łatwo mu się odnaleźć w nowej pracy. Natomiast w samym dziennikarstwie, no dziennikarstwo jest krytykowane ze względu na swoją sztampowość, schematyczność, ze względu na swój brak przywiązania, bardzo częsty brak przywiązania do własnej etyki zawodowej, co jest w Polsce mankamentem. Jest krytykowane przede wszystkim za zatracenie tego, co jest tak naprawdę istotą dziennikarstwa. Ty byłeś w zawodzie 15 lat, byłeś cenionym reporterem, byłeś dobrym dziennikarzem. Dlaczego odszedłeś? Jest taki moment, kiedy tak naprawdę już nie ma dokąd iść. Ja przepracowałem 6 lat w PAP-ie, byłem korespondentem PAP-u w Moskwie, byłem w przekroju, więc poznałem to drugie dziennikarstwo, gdzie już nie pisze się wiadomości, nie relacjonuje się tego, jaki jest świat, tylko się ubarwia ten świat. Poznałem to samo w dzienniku. Też znowu zrozumiałem w Gazecie Codziennej, że Gazeta Codzienna nie polega na opisaniu świata, polega na sprzedaniu produktu, to znaczy na znalezieniu takiego rodzaju opisu świata, który się będzie podobał czytelnikowi. To, co widzimy w gazetach, to nie jest świat, który nas otacza, to jest rodzaj książki, rodzaj fikcji. Czyli jest rodzaj kreacji? No powiem tak, jeżeli na planowaniu gazety ktoś przyszedłby z tematami, no Polska jest skomplikowanym krajem, wiecie, trudno jest jednoznacznie postawić tezę, no to powiedziano by, dogrywka, wrócimy do tego, wrócimy za godzinę, będziemy rozmawiać o tematach twojego działu. Tematy się ubarwia, dziennikarz znajduje jedną stronę medalu i stara się jej maksymalnie trzymać. No. Czyli potrzeba jednoznaczności, tak? No, mieliśmy niedawno, prawda, program BBC na temat polskich stadionów. Widać było, że to jest program oparty na potrzebie jednoznaczności. To, co nie pasowało, zostało z niego wycięte, wyrzucone. Tak się zachowuje bardzo pewna część dziennikarzy. Nie wszyscy, ale pewna część tak się zachowuje. Znajdowanie tematu na siłę. Ty odszedłeś od tego zawodu właśnie dlatego, że miałeś dość tej jednoznaczności i pisania pod tezę? Nie, to było dużo bardziej złożone. Ja sam mam dużo na sumieniu. To nie jest tak, że ja się sprzeciwiałem czemuś takiemu. Nie, po prostu takie są wymogi tego zawodu. Wymogi Gazety Codziennej są takie, że pisze się pod tezę, że tezy muszą być jednoznaczne. No tak funkcjonowały gazety codzienne, za wyjątkiem paru gazet branżowych. A do jakiego zawodu odszedłeś? Zostałem zaraz po odejściu z dziennikarstwa, zostałem analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, zajmowałem się polityką zagraniczną Francji. Tutaj poznałem między innymi, jak to jest fajnie pisać tekst na 40 tysięcy znaków z deadline'em
na za parę tygodni i tekst opatrzony przepisami i tak naprawdę odzwierciedlający to, co się dzieje, a nie to, co czytelnik chciałby przeczytać. Czyli to jest też pisanie pokazujące rzeczywistość, ale z wielu różnych stron, bez jednej konkretnej tezy. I tak naprawdę można powiedzieć, że w tym zawodzie właśnie jest prawdziwa istota dziennikarstwa, czy tak to można skrócić? Teza jest, tylko że ta teza nie zawiera jednej linijki, bo się nie mieści w, albo czterech linijek, bo by się nie zmieściła w lidzie. Tylko ta teza jest rozpisana czasami na jedną stronę. To nie jest tak, oczywiście analityk musi znaleźć jakiś klucz do tematu, którym się zajmuje. Natomiast analityk, co różni analityka i dziennikarza, to jest tak naprawdę metodologia. Ja skonstatowałem po pewnym czasie pracy w PISM i pewnym doświadczeniu z ludźmi, którzy zawsze mieli do czynienia z pograniczem nauki i analizy politycznej, że w dziennikarstwie nie istnieje tak zwana metodologia badań. Otóż dziennikarz, jak chce stwierdzić, czy Polska jest OK, czy Polska jest B, to on stwierdza to tylko i wyłącznie na zasadzie no jakby takiej własnego odczucia. No bez przesady jednak, teksty publicystyczne muszą zawierać uzasadnienia. No to nie jest tak, że się to... Tak, uzasadnienie tak, ale czy to uzasadnienie jest prawidłowo, wywód jest prawidłowo sformułowany, czy następuje strukturyzacja zagadnienia, czy postawione zostaje pytanie, co to znaczy B, co to znaczy OK, jakie są kryteria tego B, tego OK. No nie, bo to już jest troszeczkę świat właśnie, naukowy. Właśnie. Jeżeli dziennikarz na przykład, ja widzę tekst na okładce jednego z tygodników, widzę, no bardzo taka chwytna teza. Polscy geje żenią się z lesbijkami, żeby mieć pseudorodzinę i uniknąć potępienia społecznego. I tak się zastanawiam, jaka liczba małżeństw została zawarta w Polsce w ubiegłym roku? Jaki procent z nich zawarli osoby homoseksualne zawarły? Jak często osoby homoseksualne w ogóle zawierają małżeństwo? I wychodzi, że prawdopodobnie mowa jest o 3-4 ślubach rocznie. I w tym momencie no, człowiek patrzy, no super fajnie, że znaleźli ten human story, prawda? Że znaleźli człowieka, który to zrobił i on ma jeszcze znajomego, który skierował. Mają piękną historię no, z przodu, piękną z tyłu, ale czy to jest rzeczywistość? No to niewątpliwie słowa zawierające się na ten tytuł są na pewno prawdziwe, natomiast one nie odzwierciedlają całości rzeczywistości. Tylko pytanie, czy dziennikarstwo ma odzwierciedlać całość rzeczywistości. Rozumiem, że analiza polityczna ma właśnie odzwierciedlać całość. Słowa pod tytułem w Holandii kwitnie homofobia, a w Czechach kwitnie rasizm, są też prawdziwe, bo jasne, znajdzie się środowiska jedne i drugie w Holandii, jedne i drugie w Czechach, tylko czy to odzwierciedla rzeczywistość Holandii i rzeczywistość Czech? Czy rasizm na stadionach istotnie odzwierciedlał rzeczywistość, która jest w Polsce i na Ukrainie? No, to jest ten problem. Dziennikarz bardzo często stawia, tak jak tutaj powiedziałeś, to pytanie. Zresztą rozmawiałem ze swoim bardzo dobrym przyjacielem, który jest byłym korespondentem, wielkim dziennikarzem Guardiana i on mówiąc o tym filmie BBC powiedział mi tak, ale czy to nie jest prawda to, co oni pokazują? No tak, prawda, oczywiście. Prawda. To jest prawda. Podobnie jak jest prawdą, jeżeli ktoś z kamerą ustawiłby się w Londynie, poszukałby odpowiednich haseł popisanych, popatrzyłby, jak ludzie sobie dają po buzi przed pubem i czy prawdą byłoby, że w Wielkiej Brytanii łatwo dostać lanie, prawda? Czy jest niebezpiecznym bandyckim krajem? Nie, to nie, drugie by nie było prawdą. Natomiast prawdą może być teza, na stadionach polskich istnieje, załóżmy sobie, przemoc, a nieprawdą może być temat, pójście na stadion w Polsce oznacza, że się padnie ofiarą przemocy. Czy to znaczy... Dla dziennikarza często jest ta granica jest bardzo, bardzo wąska. Czy to znaczy, że ktoś, kto chce rzetelnej wiedzy o świecie, nie powinien czytać gazet, oglądać telewizji, słuchać radia, tylko powinien zagłębiać się w 40-stronicowe analizy pisane przez chociażby analityków z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych albo analityków innych instytucji? Nie, bo na szczęście dla dziennikarstwa są jeszcze jest taki gatunek jak wybitni dziennikarze, którzy potrafią pewną rzecz, nie naginając rzeczywistości, oddać ją w bardzo krótkiej formie. Są ludzie, którzy jak piszą tekst, to ten tekst jest rzetelny. To znaczy on umie, jakoś znalazł w tej swojej głowie tę metodologię, która pozwala mu pokazać, takie rzeczy są, ale generalna zasada jest taka. Gdyby takich ludzi nie było, no to dziennikarstwo po prostu byłoby dezinformacyjne. Zobacz, na przykład taka sytuacja. Ja przez dwa lata obserwowania krajowego dziennikarstwa, w pewnym momencie zostałem szefem działu krajowego w dzienniku, zauważyłem taką prawidłowość w gazetach.
Regularnie były teksty o tym, że Polacy masowo wracają z Wielkiej Brytanii, a zaraz potem, że Polacy nigdy nie wrócą z Wielkiej Brytanii, a zaraz potem, że Polacy już wrócili z Wielkiej Brytanii, już zostało tylko 1/3 czy 1/4, a zaraz potem, no przesadzam teraz, może to była połowa, a zaraz potem, że Polacy się przeprowadzają z Wielkiej Brytanii, zaraz potem, że nigdy nie wrócą z Wielkiej Brytanii, potem, że już wrócili z Wielkiej Brytanii, za każdym razem czym to było poparte, a tu jakieś badanie, że tu jakiś profesor, ktoś się wypowiedział, jakiś socjolog, który coś badał, tu jakiś socjolog coś badał, na jednej wypowiedzi, na dwóch wypowiedziach, tak ostra teza postawiona, że co się stało z 1,5 miliona ludzi, no, gdzie oni są? Gdyby przeprowadzić rzetelne badania, no to rzecz jasna, jeżeli to jest możliwe, bo prawda, mnie w tej sytuacji to nie do końca jest możliwe, to by się okazało, że no, ta migracja to objęła tam 50 tysięcy na 1,5 miliona do Skandynawii, a wróciło tyle, a w międzyczasie wyjechało tyle. No. Okej, ja będę zmierzał do konkluzji takiej. Czy w związku z tym naszą wiarę w dziennikarstwo powinniśmy zawiesić na tych kilku wybitnych jednostkach, czy też może na jakichś bardziej pewnych podstawach? No, czytając gazetę codziennie, czujesz się poinformowany, czy to jest naprawdę kraj taki, jaki wygląda? No, gdyby tak było, to gazety nie pisałyby tekstów pod tezy polityczne, nie byłoby tak, że w jednej gazecie kraj jest piękny, wspaniały, w drugiej jest przeżarty, przesiąknięty, zniszczony. No, dziennikarstwo odzwierciedla raczej to, co dzieje się w głowie dziennikarza, niż to, co dzieje się wokół niego. A jaka jest rada na to, żeby więcej ludzi pisało w bardziej zbliżony do rzeczywistości sposób? Czy wszyscy oni powinni się przenieść do instytutów analitycznych i tam pisać? Nie, zostawmy te instytuty analityczne. Przede wszystkim to, czego mi zawsze bardzo brakowało w dziennikarstwie w Polsce, i tutaj mówię nie jako jakiś tam ekspert, profesor, czy ktoś, kto nigdy nie miał niczego na sumieniu, absolutnie nie, ja tutaj nie zamierzam takiej roli odgrywać. Natomiast mówię to z punktu widzenia dziennikarza zagranicznego, który się zajmował z dziennikarstwem zagranicznym, był korespondentem i miał bardzo dużo do czynienia z dziennikarzami z innych krajów, przede wszystkim anglojęzycznymi. To tak naprawdę Anglia i Ameryka są dzisiaj taką ostatnią ostoją dziennikarstwa, stąd zresztą te moje dygresje o BBC, bo to było dla mnie zdumienie, a Stany Zjednoczone zwłaszcza. Głębokie przywiązanie do etyki zawodowej. Głębokie. Zarzut, dlaczego nie zacytowałeś człowieka, z którym rozmawiałeś, jest wobec tego dziennikarza BBC doprowadził do tego, że tam było wewnętrzne śledztwo na temat jego nadużycia. Czy w Polsce naprawdę byłoby wewnętrzne śledztwo w jakiejkolwiek telewizji czy radiu, że dziennikarz pojechał, zrobił temat, jeden rozmówca mu poważny nie pasował, mówił coś całkowicie innego, więc go wyciął? Czy byłoby takie śledztwo? Czy w Polsce na przykład to, że w jednej z gazet, jeżeli się nie lubi polityka, to robi mu się zdjęcie z otwartą buzią z dołu zrobione, tak żeby wyglądał najobrzydliwiej. Czy to jest wytłumaczenie, czy to, że się tego polityka nie lubi, to jest wytłumaczenie, żeby go poniżyć w ten sposób? Bo przecież każdemu można zrobić brzydkie zdjęcie i ładne zdjęcie. A jest to jakby praktyka, która się zresztą upowszechniła i to... Czy to na przykład, że jak ktoś się z nami zgadza, to jest profesorem, doktorem, habilitowanym, wybitnym znawcą, a jak się nie zgadza, to jest po prostu imię, nazwisko i do widzenia panu? Dobrze, moje pytanie jest takie, jaka jest nadzieja na to, żeby dziennikarze byli bardziej rzetelni, żeby nie odchodzili do innych zawodów i żeby ich odbiorcy byli lepiej poinformowani. Rozumiem, że tę nadzieję widzisz w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nie? Powiedzmy tak, różnica podstawowa. Dziennikarstwo amerykańskie ma 200 lat. Przez ten czas następowała zmiana pokoleniowa. Są rzeczy, którym dziennikarzowi amerykańskiemu nie trzeba tłumaczyć, bo on to usłyszał, jak był młodym stażystą od bardzo starego, naprawdę człowieka, którego podziwiał od zawsze. Czy my mieliśmy takich ludzi, których podziwialiśmy od zawsze? Po 89 roku tak naprawdę dziennikarstwo stworzono od nowa. Czy istnieje drugie pokolenie dziennikarzy w Polsce? Ja praktycznie wszystkich tych wybitnych dziennikarzy, jakich spotykam, to jest pierwsze pokolenie cały czas. Wzorce trzeba znajdować niestety poza Polską. To wynika z natury rzeczy. No, w 89 roku coś się w Polsce zmieniło. Nie można, nie, przerwana została, dziennikarstwo polskie nie ma kontynuacji. Co należy robić? Czyli ty jesteś zwolennikiem tezy, że raczej
ci dziennikarze, którzy funkcjonowali za PRL-u, nie mogą być w żaden sposób wzorcami dla młodych dziennikarzy? Nawet kilka nazwisk? Nie, kilka nazwisk tak, chociaż tutaj różne historie ostatnio słyszeliśmy, prawda? Natomiast czy w każdej redakcji jest ktoś taki, kto jest mentorem dla dziennikarza? W większości redakcji nie ma nikogo takiego. No nie ma, po prostu przychodzisz do redakcji, gdzie jesteś sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, jeżeli chciałbyś się rozwijać w tym zawodzie. Nie masz kogoś, kto jest dla ciebie takim no, guru, idolem, że jak on powie, że tak go dziennikarz nie robi, tak się nie postępuje, to jest święta rzecz. To po prostu się... Ja na szczęście miałem takich ludzi. Kogo? Na przykład pan redaktor Ryszard Piekarowicz w Papie był dla mnie taką osobą, która jak on... Człowiek z dawnych czasów, człowiek jak najbardziej z PRL-u. Z dawnych czasów, ale ilu takich ludzi jest? Ilu? No właśnie, ja nie powiedziałem, że ja potępiam dziennikarstwo przed 89. Ja po prostu powiedziałem, że po 89 wymieniono dziennikarstwo. W dziennikarstwie sportowym dużo takich ludzi jest, którzy tych takich, tutaj na przykład dziennikarstwo PRL-owskie nie było wcale aż takie złe moim zdaniem i tutaj w dziennikarstwie sportowym jest kogo naśladować. Natomiast przychodzisz do redakcji i tam po prostu nikt nie może ci, tak jak pan Piekarowicz potrafi powiedzieć, tak się nie postępuje, bo był kiedyś taki przypadek, że w 50 czy w 60 roku ktoś coś takiego zrobił, a potem albo po prostu tak się nie robi, bo w BBC, albo bo w New York Timesie za takie coś. Dokładnie. To jest... Czyli krótko mówiąc, nadzieja w tradycji, tak? Nadzieja jest w tradycji, nadzieja jest też w tym, że mam nadzieję, że w pewnym momencie dziennikarstwo polskie zacznie się otwierać. To znaczy tak, ja patrzę na takich ludzi, wybitnych dziennikarzy, takich jak na przykład weźmy to Wojciech Jagielski czy Paweł Reszka. Wszyscy... Jeszcze tam kilka nazwisk bym pociągnął, nie będę już tutaj wyczerpywał, bo to ktoś by był pominięty. Po nazwiskach lepiej nie, tak. Ale jest jedna zasada, która ich łączy najczęściej. Każdy z nich kiedyś był korespondentem zagranicznym albo otarł się o zagranicę. Miał do czynienia z kimś naprawdę spoza, kto mu rzucił pewne spojrzenie na to, co to jest dziennikarz. Bo na przykład ta apolityczność, pseudoapolityczność dziennikarza, każdy ma poglądy polityczne, prawda? Ale transfer kogoś z jednej brytyjskiej gazety do drugiej, jednej trochę konserwatywnej, drugiej trochę bardziej Labour, nie jest niczym zdrożnym, nie jest niczym dziwnym, bo to jest dziennikarz. Tej gazecie jej ton polityczny nadają komentatorzy, a dziennikarz wykonując tę samą technikę, tę samą metodę pracy, pisze reportaż, pisze wywiad, robi wywiad, ale on tego nie podciąga pod partię polityczną. On często może nie sympatyzować z partią polityczną, którą na przykład popiera generalnie. No, tu chcę powiedzieć, że jednak reportaż w Guardianie to nie będzie to samo, na ten sam temat, co reportaż w Daily Telegraph, ale to jest już temat na kompletnie inną rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że się spotkamy i jeszcze porozmawiamy.